fuck? Ha! Start the fuck odcinek. O, już? No, tak. No to mów już, Ewa, you're setting everything up. Dobra, 3, 4. Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku This Little Baby Right Here będzie decydować o moim dniu. Dam Sisi power, żeby ona sterowała dzisiaj moim dniem. Zobaczymy jak ten dzień pójdzie, bo mi za bardzo nie wychodzi w życiu right now. Kinda, zobaczymy jak Sisi, czy Sisi będzie umiała dobrze decydować o moim życiu. Okay, girl, listen, skup się, okay? Ty decydujesz dzisiaj. Today you make my life, okay? Ty decydujesz o moim dniu, Sisi, więc zobaczymy jak ci pójdzie, zobaczymy wszystko. It's on you, dobra? I love you. You got this. I love you. Okej, dobra. Babeny, więc pierwsza rzecz, jaką Sisi dzisiaj będzie decydować, to jest mój outfit. Dam jej do wyboru 2 outfity, czy 3. Dobra, dam Sisi 3 outfity. Patrzcie, jak ona spieprza już. Sisi, this is my life you're controlling. Ty dzisiaj kontrolujesz mój dzień, nie uciekaj. It's not that bad, okej? Okay? I love you. Więc przygotuję jej 3 outfity i zobaczymy, do którego ona podleci i ten outfit ja ubiorę. Please nie wybieraj sukienki. Okej? Okay. Babene, więc tutaj mamy moje 3 outfity. Pierwszy outfit jest dosyć casualowy, ale ma jeansy. Błagam, Sisi, gdzie jesteś? Okej, okay. Drugi outfit, this right here, ja nawet nie wiem co to robi u mnie w szafie. Trzeba być bez stanika do tej sukienki, a... Dobra, nie. Sisi, cokolwiek zrobisz, błagam, nie wybieraj tej sukienki, okej? Okay? Już lepiej jeansy, please. A trzeci outfit, spójrz na to, this is what you wanna go for, okej? Okay? This right here, okej? Okay? Słuchasz mnie w ogóle? To, okej? Okay? Pamiętaj, skup się, Sisi. It's not that hard. Ok, więc Avis teraz trzyma Sisi, żeby mnie nie spieszyła, a ja kładę szynkę tu. Szynkę tu. I szynkę może większą. Tu. I teraz zobaczymy, gdzie ona pójdzie. Jeśli ona gdziekolwiek pójdzie. Dobre? Okej, więc ubieram się w to, co Sisi mi każe and let's go! Okej, guys, słuchajcie, ja wiem, że to trochę bo ja tam siedziałam, ale ona się jeszcze trochę wstydzi, ja chciałam ją zachęcić do prawidłowego wyboru, więc... Dobra, słuchajcie, ja już się przebrałam i lecimy prosto z jedzeniem, bo ja jestem bardzo głodna, więc Sisi, wybierz mi, co ja mam dzisiaj jeść, okej? Okay? No idź! Ona się trochę boi. No właśnie nie wiem czego, mnie się boi jakoś, nie? Boi. She's camera shy. Okej, więc to może trochę potrwać, bo ona się boi kamery, więc damy jej trochę czasu. So yeah. Sisi, ja jestem głodna, let's go! Dzisiaj zamiast McDonald's będę na obiad jadła typowo polski obiad, czyli jakieś ziemniaki, surówka, kotlet, I don't know, all that good shit. Trochę przypomni mi się moja mama. I love you, mom. Więc ja, lecimy na obiad. Thank you. Babene, więc jesteśmy w restauracji o nasze polskie domowe obiady. My tutaj z teamem często przychodzimy, jak tęsknimy za domem i chcemy sobie przypomnieć, jak mama gotuje, więc... Dzisiaj będę jeść schabowego, ej! Nie mam pojęcia co ja jem, jakieś mięso, ziemniaki, jakieś grzyby. Ale to jest zajebiste, słuchajcie. Fire, naprawdę, oh my gosh. Wow! Naprawdę. Ja zjem i widzimy się w domu i zobaczymy co Sisi będzie dalej. Okej, guys, więc jesteśmy już w domu i ja dzisiaj kompletnie nie mam planów, co ja chcę robić, ale
Mam mega ochotę zrobić coś, czego nigdy w życiu jeszcze nie robiłam. That's a lot of shit. Nie wiem, naprawdę. Dobra, więc przygotuję jakieś trzy rzeczy, które nigdy w życiu jeszcze nie zrobiłam i pozwolimy Sisi zdecydować, co ja dzisiaj robię w dzisiejszym dniu. That was awkward. Anyway, dobra, ja idę przygotować i let's see. Babene, więc przygotowałam trzy rzeczy, które jeszcze nigdy w życiu nie zrobiłam. Po pierwsze, tatuaż. Babcia, I am so, so sorry. Już mówię z góry, że ja w ogóle biorę to pod uwagę. Druga to jest rzecz, to jest kolczyk. Ja mam kolczyki w uszach, ale zrobiłabym kolczyk w miejscu, gdzie jeszcze nigdy nie miałam. A trzecia rzecz to jest farbnąć się na blond. We don't wanna do that today, Sisi. No, 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 no. Sisi zdecyduje, co... co ja dzisiaj robię. So yeah. Idę po Sisi. Dobra, więc Sisi się bardzo boi, tu jest chyba dużo ludzi u nas pierwsza, więc wszyscy wychodzimy, zostawiamy ją samą z tymi miskami i zobaczymy, którą szynkę ona zje. Lekcji! Zjadę tatuaż. Robisz tatuaż. Tatuaż zjadę? Fuck! Shit! Your grandma will be mad. Więc ja dzisiaj robię swój pierwszy tatuaż ever. Babcia, I am so, so sorry. I love you. But I'm gonna go, okay, więc nie wiem, czy dam radę umówić się do kogoś w ten sam dzień, tak na spontanie, ale będę pisać do różnych studiów, tatuaży i zobaczymy, czy ktoś się odezwie i... Fuck, czy to będzie boleć? To będzie boleć? Serio? Dobra, okej, więc do zobaczenia in a bit. Okej, so Lexi, what are we doing here? Dobra, słuchajcie, jesteśmy przed tym tattoo shop i ja nie mam zielonego pojęcia, co ja chcę zrobić. Co ja mam wytatuować? Jesteśmy już tu na miejscu and I swear, nie mam zielonego pojęcia. Ja nie mam nic takiego głębokiego, co ja bym... Nie wiem, zazwyczaj ludzie robią coś, co ma dla... Nie wiem, I really don't fucking know. Tribala na łydce wytatuować. Albo znak nieskończoności. Znak nieskończoności. Nie, no serio, nie mam żadnego pojęcia, co ja mam zrobić. Lecimy na spontanie. Let's go. So, what do we have? Myślę nad czcionką, ja nie mam pojęcia. Mi się podoba taka... Może nie pusta, ale... Zobacz. Hi, baby. Nie opi... Czcionka, boy. Czcionka jest okej. Tak? No, mi się też podoba. Patrz, tu jest bardziej... Czy taka basic jakby pismo? I like basics too. No ja pierniczę, nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Ja nawet czcionki nie potrafię wybrać, co to dopiero napis. Cały czas chciałam zrobić coś związane z Jezusem, religią, blablabla, jakiś tak ukryty ten, ale my whole ekipa right here mi pomogła i... Okej, że ja dalej nie wiem, co ja chcę zrobić, jestem bardzo niezdecydowana, ale ostatecznie robimy mały, prosty takie coś i to ma nawiązanie do nagrywania na YouTubie i i w ogóle wszystko, co się dzieje w moim życiu teraz, że moje życie tak odmieniło wszystko dzięki nagrywaniu, czyli recording, czyli... Ja, yeah, I'm fucking scared as fuck. I zrobimy tu i ja się mega boję, że to będzie się boleć, ale Julia albo Adis będą trzymać mnie za rękę, albo Ania. But yeah, I'm fucking scared. So yeah. Do zobaczenia na stole. To którą robimy lekcji? Którą wielkość? Pierwsza. She's scared. I'm fucking scared. Ja nie wiem nawet czemu ja się tak boję, przecież wszyscy robią tatuaże. And I'm not even a pussy, like why am I scared? Jaką minę zrobiłaś w tym świetle jeszcze?
dlatego są ze mną osoby, które nie mają ani jednego tatuaża. I'm so scared. Ja filmuję, nie wiem, czy mam. Histeryzujesz, serio. No wiem, no. Ja jestem w pełni świadoma tego. Ow. Chill the fuck down. Oh my god. Like a dentist. K***a, no to boli trochę. But not like... No. Bo ci igła pod skórę wchodzi, ale to jest delikatne. Patrz, już praktycznie masz. Serio? No tam jeszcze minimalnie muszę poprawić ten napis i zaraz tą kropkę zrobimy. Dziękuję. Już koniec? Tak, możesz się przyjrzeć. Tylko nie dotykaj paluchami. Cute, it's so little. Mega ładne. Ładne, nie? Serio, no? No teraz już nie możecie nic innego powiedzieć, więc... Ale zje... Jezus Maria, co ty w ogóle sobie zrobiłaś? Usuwaj to. Okej, okay, bye bye. Do zobaczenia za 2 sekundy. Dobra, słuchajcie, więc wróciłam z tego tatuażu, pokażę teraz Sisi, co ja sobie zrobiłam. Sisi, look at this. You made me do this, Sisi. Look at it. Look, bitch. Mama mnie zabije, you hear me? Mama ciebie zabije. Anyway, więc zostało teraz jeszcze jeden wybór dla Sisi, a mianowicie randka z Henkiem. Ja bym im zrobiła taką kolację, taką... Right? No. Albo powrót do kościerzyny i pojedziesz do domu i będziesz się tłumaczyć za mnie. You hear me, bitch? Okej, więc zdecyduj, co my dzisiaj robimy. Okej, okay, słuchajcie, z racji tego, że przeszła obok tej miski... Sisi ma jakieś problemy, ona się wstydzi kamery. Z racji tego, że przeszła obok powrót do kościerzyny być, no to idziemy do kościerzyny. Będziesz... wracasz do mamy, okej? Okay? Więc... ja... na pewno będzie jakiś pociąg. A ja dawno nie widziałam się z rodziną, z mamą, więc I'm kind of happy, że akurat to wybrał. Dobra, więc ja się szybko spakuję, ogarnę pociąg i... zobaczymy się przy wyjściu, okej? Okay? Love you, bitch. Ja jestem spakowana już, Sisi, muszę się tego szybko do stewarda zadzwonić i powiedzieć mu, że nie będzie mnie na nagrywkach jutro, więc... He's gonna be mad. Okej, Stewie nie odbiera, więc I'm just gonna go. Sisi, chodź, vámonos! Vámonos, Sisi! Babo. Dobra, więc ten odcinek był trochę chaotyczny, ja wiem. So yeah, ona jest jeszcze camera shy, wiecie, i początki na YouTubie. Ale ona się stara, right? Więc so yeah. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że oglądaliście. I love you guys so much. Bye!